Siema, witam wszystkich serdecznie. Już ustawiam kamerę. Chciałem wam w tym odcinku powiedzieć o śmierci, a jest to oczywiście nieprzyjemny temat, ale o tym trzeba mówić. Taki mój pomysł, żeby uwiecznić siebie dla naszych bliskich, dzieci i wnuków. A mianowicie, nikt z nas nie spodziewa się, że może jutro nie dożyć, ale tak jak ja jeżdżę busem, zawsze uważam niby, ale miałem 3 wypadki, leżałem na boku. Auto naprawdę, jak zobaczyłem, to się przeraziłem, było zniszczone. Dzięki mojemu refleksowi po prostu wyratowałem się, nie? Tak jak mój kuzyn miałby teraz tyle lat co ja, miał 22 lata, jeździł szybko motorem, ścigaczem, no ale ktoś jest, myśli, że jest niezniszczalny, jedzie 150 po mieście, no to trafił i zginął na miejscu. Kuzynka na przykład miała 50 metrów do domu, jechała normalnie, wjechał w nią pijany kierowca, ona zginęła, on przeżył. I miała 36 lat. Czy żona mojego brata, 46 lat, była zdrowa, zakręciło jej się w głowie i poszło do szpitala. No jak można w miesiąc umrzeć i po miesiącu zmarła. Dlaczego? No bo organizm jej funkcje życiowe wyłączał po kolei z dnia na dzień ruch, mowę, później już nie była w stanie sama oddychać, wysyłali do Stanów Zjednoczonych, do Niemiec, właśnie wyniki głowy, się okazało, że jakieś powstała, nie wiem, po zjedzeniu czegoś, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale po prostu zgąbczenie mózgu i tak dalej, no i nie ma na to lekarstwa, także nigdy nie wiemy, kiedy umrzemy, kiedy zginiemy, i taka moja rada, żeby właśnie nagrać filmik, korzystajmy z tych technologii, bo ja na przykład nie pamiętam swojego dziadka czy babci, ja chciałbym chętnie ich zobaczyć, jak cokolwiek opowiadają ze swojego życia, co przeżyli, prawda, jakieś zabawne sytuacje i tak dalej. Tylko zdjęcia, a to zdjęcia to nie jest to. Tak jak ja właśnie nagrałem filmiki, wrzuciłem do komputera dla swoich wnuków, prawnuków, opowiadałem właśnie zabawne sytuacje ciekawe ze swojego życia, czy właśnie zabawne sytuacje z dzieciństwa moich dzieci, czyli ich rodziców, czy tam dziadków, prawda? Czy właśnie swoim dzieciom powiedziałem, że no taty nie ma, przykro, ale pamiętajcie dzieci, że powtarzajcie sobie w głowie, że tata by tego chciał. Macie pełną radością przeżywać swoje życie. Nie chodźcie na cmentarz, bo to nic nie daje, mnie tam nie ma, żadnych kwiatów, żadnych zniczy, bo to w niczym to nie zmieni. To, że teraz się kochamy i szanujemy i jesteśmy za sobą, ja wiem, jestem pewny, że zawsze będę w waszej głowie i to mi wystarczy, nie? Czy kiedyś się spotkamy, to wiadomo, czasy pokaże, ale właśnie macie się bawić, cieszyć się swoim życiem, nie smucić się, nie chodzić po cmentarzach i tak dalej. I właśnie opowiem różne zabawne sytuacje z ich dzieciństwa, to co bym chciał powiedzieć po śmierci, nie chcę mówić teraz, nie? Także swoim bliskim możecie właśnie opowiedzieć, co byście chcieli później powiedzieć, właśnie opowiedzieć coś ciekawego, tak jak mówię, nie? Swoim właśnie dzieciom, wnukom, i chętnie będzie im mi to miło pooglądać, pośmiać się nawet, nie? Na pewno uśmiech im się pojawi na twarzy, lepiej się poczują, jak właśnie oglądną, posłuchają nawet to samo kilka razy, nie? Także korzystajmy z tej możliwości technologii, uwiecznijmy się i niech nasi bliscy mają właśnie w ten sposób kontakt z nami i sobie ten filmik obejrzą, nie? Także w ogóle życzę wam oczywiście wszystkich zdrowia, szczęśliwych powrotów, powodzenia. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejne moje filmy na YouTube. Busiarz Wojtek i widzimy się, nie? A jak... Thank you.